Cicho, cicho. Cicho, cicho. Mamy klucze. Mamy klucze. Czekajcie, są jakieś dwa zamki. Nie mam pojęcia jeszcze co do czego. W którą stronę jest. Pierwsze rzeczy idą już do walizek. Tutaj jakieś kosmetyki, perfumy. Jest ich trochę, bo wcześniej natargaliśmy z Polski praktycznie za darmo bardzo dużo różnych perfum. Tajfun. Jakby ktoś chciał sobie zamówić, to ta jest mega. To jest mega. Dobra, i tu właśnie już idą pierwsze rzeczy do walizek. Emi jeszcze ma zoom na podłodze ze szkoły. Tu już mamy popakowane. Tu już wszystkie worki wyniesione do samochodu. A ja teraz zabieram się za niepotrzebne leki z Polski. Naprawdę, nie zabierajcie za bardzo żadnych leków z Polski, tylko jakieś takie, które są naprawdę wyjątkowe, które potrzebujecie, które macie tak na receptę i w ogóle. A całej reszty po prostu nie zabierajcie, bo to wszystko wam się tutaj przeterminuje, jeśli przyjeżdżacie na dłuższy czas. Jeśli tak na chwilę, to też nie potrzebujecie za bardzo, no chyba, że nie chcecie tutaj kupować, ale też może ich w ogóle nie będziecie potrzebowali, więc nie będziecie musieli kupować. Bo tu wszystko jest, a my mamy naprawdę stertę leków zabraną z Polski i to wszystko leży i zabiera miejsce i się terminuje już. Wszystko będzie za niedługo do wyrzucenia, no bo niczego nie potrzebujemy, no ale nabraliśmy tak po prostu zwyczajnie, jak każdy się zabezpieczyć chcieliśmy, no i niepotrzebnie tyle, tylko wszystkiego nabraliśmy. Także taka ciekawostka odnośnie leków. I piszę też o tym w e-booku, więc warto sobie pobrać e-booka i dowiedzieć się tutaj naszego zdania i naszych doświadczeń, które dzielimy się w e-booku. Tajlandia nauczyła nas już, że w Tajlandii bardzo często potrafi się coś opóźniać, ludzie się spóźniać i takie z tym związane rzeczy. No i na przykład dzisiaj właśnie, kiedy się przeprowadzamy pomalutku, co prawda jeszcze tak dzisiaj nie planowaliśmy do końca, żeby już się przeprowadzić, ale już mieliśmy taką nadzieję, bo mieliśmy dostać klucze. Już tak sobie pomyśleliśmy, że tam pojedziemy, zobaczymy, zawieziemy pierwsze rzeczy. No i prawdopodobnie się przeprowadzimy, no bo o 6 mieliśmy już tam być na miejscu, w tym domu, z kluczami, z naszymi bagażami. No ale niestety zadzwonił właściciel i powiedział, że jego spotkanie w mieście obok się spóźnia, opóźnia, przedłuża i niestety będzie dopiero na godzinę 20 tutaj na miejscu w Pattaji, gdzie do tego domu jedzie się jeszcze później z 20 minut stąd. No więc mniej więcej o 2-2,5 godziny przedłużył się nasz wyjazd tam do tego domu. I byliśmy sobie coś zjeść jeszcze na mieście, teraz gdzieś się tutaj coś jeszcze plączemy, przyszliśmy do domu i za około pół godziny będziemy wychodzić i dopiero po klucze tutaj w Pattaji i dopiero jechać tam z pierwszym transportem do domu. Także jeszcze nie wiemy, czy tam będziemy dzisiaj zostawać na noc, czy nie będziemy zostawać. A tutaj w domu robi się pomalutku coraz bardziej pusto, coraz mniej rzeczy już tu jest. Auto zapchane całe po dach i pan się pyta, czy może te klucze nie chcecie jutro rano, już dzisiaj tak późno. A mówimy, nie, bo my już mamy załadowane tak po sam dach samochód, musimy jechać zawieźć pierwszą turę rzeczy swoich tam na miejsce, więc będziemy działać dzisiaj trochę tak po ciemku, ale jakoś damy radę. Na pierwszy strzał poszła kuchnia i przedpokój, tutaj wielki stół ogromny, który był wypchany naszymi rzeczami, ręczniki, buty, wszystko co tu nie było, kaski i tak dalej, poszło do samochodu, wszystkie leki i wszystkie półki tutaj u góry już są opróżnione i cały kącik Emmy też już jest pusty, także że połowa prawie wsadzona do samochodu, ale jeszcze i tak z dwie tury będziemy musieli zrobić, czyli łącznie z 3 razy będziemy musieli przewozić wszystkie rzeczy z jednego domu do drugiego. Stwierdziliśmy, że nie ma co tracić czasu. Skoro mamy jeszcze pół godziny, to już pakujemy walizki, że jak mamy tu przyjechać za drugim razem, to żeby już od razu wszystko było gotowe i tylko po prostu zabrać i wracać z powrotem. Więc mamy te najpotrzebniejsze, co na przykład tak. Książki, różne rzeczy do rysowania. Coś, co potrzeba, żeby przetrwać noc i jutrzejszy poranek, czyli właśnie jakieś kosmetyki, ładowarki do telefonów, jakieś tam te właśnie komputery. No właśnie, dawaj szybko jeszcze doładować. No i zaraz, mam nadzieję, będziemy w miarę gotowi na drugi kurs. Ja w ogóle nic nie mam, bo pokażę wam w ogóle. To już pokażę. Ile co mam, to wszystko to. Emi zostały rzeczy tylko takie. Do rysowania ogólnie. Do rysowania. Ale wezmę tego jeszcze. Cicho, cicho. Cicho, cicho. Mamy klucze. Mamy klucze. Czekajcie, są jakieś dwa zamki. Nie mam pojęcia jeszcze co do czego. W którą stronę jest. O, proszę, jest światło, a my tutaj latarkami świecimy. Dobra,
Mamy światło, jest okej. Okay. Ty już gdzie się tam władowałaś, ej? No nic, nic, żartuję. Uwaga. Świateł, a świateł. No strasznie gorąco. Co niektórzy już może poznają, gdzie się wprowadzamy. O, ale gorąco, trzeba włączyć klimatyzację. Nie no, przecież trzeba szybko wszystko wyciągać, jedziemy po drugą turę rzeczy. Włącz tylko klimę, niech już chodzi. Daj tam z 24. A tutaj zaparkowane auto. Ogólnie wjazd zamykany. Pan nie chciał nas puścić, bo mówi, a wy to kogo? Kurde, tutaj dopiero pierwszy raz, jeszcze po nocach. I mówi, gdzie wy tu chcecie się załadować? No dobra, ja wyciągam rzeczy, wkładamy do domu i spadamy po drugą turę. Później będzie więcej szczegółów, także koniecznie oglądajcie do końca. Dobra, teraz wam pokażę, jak ja ci skorzystałam od pani, która tu kiedyś mieszkała. Czy tak niedawno. Tutaj mam dwie dodatkowe poduszki takie. Jacie. Taką bajką, bo kiedyś odczytałam od niej taki koc. Tutaj jest taka oto. O, to jest kozacka. To jest kozacka. Chciałem gdzieś dać, bo ładnie wyglądała, prezentowała się. Kurde. W ogóle mam kask. I w ogóle drzewko bardzo ładne, sztuczne, ale bardzo ładne. A to Emi pokój. W końcu, Emi, twój pokój. I ja pierniczę. W końcu twój pokój. Ej, pan, to jest ta sama klimat, co mamy tam. Ja cię, ale masz pokój. Na razie jesteśmy w szoku, bo dopiero weszliśmy. Jeszcze wszystkiego w sumie nie wyciągnąłem, ale też już w sumie wszedłem jeszcze do domu. Co tam? Włączasz klimę też? Składasz? To włącz. Tu jeszcze jest trzeci pokój. Gościnny. Także jak macie ochotę wpaść do nas, to macie tutaj łóżko zagwarantowane. Zapewnione. Można wpadać. A w ogóle jeszcze chcę coś jedną rzecz pokazać. I tu jeszcze nasza sypialnia z tej strony. Czekaj, jeszcze tylko tu pokażę. Ej, a tu nasze w końcu jest nieprzygotowane, to łóżko jeszcze? Miało być full complete. A, tutaj trzeba sobie samemu szybko jeszcze ogarnąć. Dobra, co tam? To w ogóle jest wyjście. I ta lampa tu zostawiona. No. Dobra, musimy wyciągać rzeczy, później będziemy się tutaj rozgaszczać. Co? Szybko, szybko. Co? Tutaj mam rower. Właśnie, Emma jeszcze dostała taki super rower, nowiutki. No jest taki duży, bo... Znaczy fajnie, że jest duży, bo przynajmniej będę mogła jeździć. A w ogóle rzecz, z którą z tatą się cały czas... na którą bardzo długo czekaliśmy, uwaga. O! Lampa, bardzo ładna. Mi się bardzo podoba ta lampa. Tu ja stajesz z nóżką. Już, po robocie. I to moje łóżko! No i co, mam swoje łóżko. Niestety, pogoda nam nie pomaga. Zaczęło lać. Kurde, pora deszczowa. Ema coś tu świruje. Walizki jeszcze, wiatraki. To, co musimy zabrać na pewno na dzisiaj. Tam już dwie walizki w bagażniku są wsadzone. O kurde, nie jest łatwo. Najgorzej jeszcze teraz ta pogoda przeszkadza. Ale jakoś damy radę. Szczególnie, że mam zebranie wiatraki, tyle walizek, no. Jakieś worki. Ja nie wiem, czy to się to zmieści wszystko. Damy radę jakoś, musimy, będziemy nogami tak dopychać. Zaparkowałem auto pod lampą, także spoko. Jest widoczne, jest miejsce, gdzie zaparkować. Płotu mamy dużo, jakby co, bo tutaj w środku to trochę nie za bardzo, żeby parkować autem. Tutaj lepiej sobie tylko co najwyżej skuterkiem. Bramę zamykamy, główną. Kupiłem dzisiaj nową kłódkę. Co prawda poprzedni właściciel mówił, że on się nigdy tutaj nie zamykał, ale czasami ta jego żona mówi, a ja tam się czasami lubię zamknąć. O, to my też, mówię, dobra, to ja też się zamknę. Brama zamknięta. No, brama zamknięta, nikt nie wejdzie. Tutaj tarasik zadaszony, oświetlony. Podwórko małe, ale jest. Zawsze można wyjść. Dochodzi północ, około 12 w nocy. Pomalutku opróżniamy walizki. Wielki bałagan póki co, ale spokojnie, zaraz to ogarniemy. Wszystko będzie pięknie, ładnie. Tutaj bałagan, bałagan, bałagan. Bardzo dużo się dzieje. Wprowadzamy się.